Dzień dobry, kochani. Zaczęłam nagrywać aparatem, ale się rozładował. Tak, jestem super przygotowana, ale on mi się ładował, ale ja mam wrażenie, że on przez całą noc był włączony, więc się rozładował. No, miałam na chwilę być z tyłu, a wylądowałam tutaj i siedzę. Domin się po prostu mnie pozbył, chcę, żebym tu siedziała. Dzisiaj jedziemy na montaż kuchni do naszego domku. Nie mogę się doczekać, Boże, ja się stresuję trochę. Ja się wczoraj wieczorem przysięgam. Oho, karetka. Nienawidzę, jak karetka jedzie w kierunku mojego domu. Przysięgam, nienawidzę. Zawsze mam jakieś schizy, ale kierunek naszego domu to jest akurat kierunek wszystkiego, nie? Takiej drogi wylotowej jakby z miasta. Tam no, wszystkie wioski, wszystkie... Tak. Więc może jechać gdziekolwiek ta karetka. No, ale ja się wczoraj tak cieszyłam na ten montaż kuchni wieczorem, że ja przysięgam, ja się czułam jakby jutro, wiecie, miał Mikołaj przyjść w nocy, święty. Przysięgam, jak dziecko po prostu. Byłam tak podekscytowana, nie mogłam zasnąć. I się budziłam w nocy, wiesz, do mnie? Tak? No. I się nie mogłam doczekać. Ale całą noc przespałem. Ale się nie mogłam doczekać i w końcu jedziemy i będzie pan montował kuchnię. I ja będę z nim siedziała, bo Domin musi jakieś tam rzeczy załatwić. W naszym pokoju. Jeszcze trzeba ścianę oczywiście pomalować, ale... Pięknie. Mi zależało na tym, żeby jak klamki są złote, to żeby właśnie tutaj też było złote. Jakby one same w sobie nie były złote, te, tylko są srebrne normalnie. A to są jakieś nakładki. Ale tego nie widać. Najpierw się bałam trochę, że będzie tak widać, wiecie. Ale nie. Jest spoko. Trochę jest inny kolor, ale to tylko jak ktoś wie o tym. Wy teraz to będziecie widzieć, bo wiecie, ale tak to byście nie wiedzieli. Is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind this cloud. Druga kawka już. Wcześniej Domin mi przywiózł ze stacji, mi i wszystkim na budowie. Tak fajnie na ten. A teraz druga wleciała. I wracamy patrzeć, co tam się dzieje. Dobrze, że mamy ten ekspres, nie? Mhm. Ale czemu się nie robi? Chciałam nagrać, jak się ładnie robi. O, robi się. Jestem w domu, u nas, to mam wrażenie, że ktoś tutaj jeszcze chodzi. Kuchnia jest już skończona, właśnie w niej jestem. Na blacie sobie się oparłam. Jestem tu sama i przez ostatnie dni tu było mnóstwo ludzi, mnóstwo. Aż nie nagrywałam za wiele, bo było mi dziwnie po prostu. Był montaż drzwi, montaż kuchni, łazienka się kończyła też, jeszcze będzie się kończyła. Obydwie. Tutaj na dole już jest prawie skończona, a jeszcze na górze została. I tak sobie siedzę i nie chcę mi się stąd iść. W ogóle. Zostałam tu.
Oglądałam sobie przed chwilą właśnie kuchnię, patrzyłam na te wszystkie szafki i sobie myślę, Boże, co ja tam będę wsadzać do tych szafek, jest ich tyle. Z małej kuchni zrobiliśmy całkiem sporą, no, na pewno nie ogromną, wiecie, w zależności co dla kogo jest ogromna, wielka, duża, mała i tak dalej kuchnia. No ale ta kuchnia była dla nas za mała przez to, ile ja gotuję, piekę i tak dalej. Więc potrzebowałam większej kuchni niż mieliśmy w mieszkaniu. Zrobiliśmy tutaj taką, mam nie wyspę, ale taki półwysep. I jest super z widokiem właśnie na salon, na ogródek. No, jest super. I nie mogę się doczekać. Ja tak naprawdę mówię, że mogłabym tu już mieszkać. Ja mam zrobioną kuchnię, zaraz będę miała dwie łazienki zrobione, drzwi są, podłogi są, tylko tak naprawdę nie mam zrobionych ścian, bo ściany robi Dominik. No a wiadomo, że on ma to utrudnione przez to, że jeszcze też pracuje tak naprawdę. Więc jeszcze troszeczkę, Domin skończy ściany. I możemy tu mieszkać, ale już zapowiedziałam, że ja zaczynam zwozić nasze rzeczy. Więc zbieram rzeczy do kuchni i będę tutaj sobie układać, przekładać, patrzeć, gdzie co wsadzić. Przypominać sobie w ogóle, jakie mamy rzeczy, bo one przez ten cały czas leżały w kartonach. I powiem wam, że nawet za... Płakać mi się chce, przysięgam. Mi się chce płakać. Że nawet za takimi rzeczami jak jakieś kubki, szklanki, nasze talerze i takie rzeczy można się stęsknić, serio. Nawet za takimi rzeczami można się stęsknić. No ale kuchnia jest mega, ja się strasznie bałam. Zresztą możecie sobie zobaczyć kawałeczek, później wam jak posprzątam i w ogóle pokażę na pewno ją, ale trzeba jeszcze poprzecierać. No. Bałam się bardzo tych frontów, bo wybierałam z próbki i tak dalej. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało, ale bardzo mi się podobało. Budowa budową, ale oszczędzam na czym się da, ale na dzieciach się nie da. I no nie chciałabym, bo no, sobie nie kupię, ale dzieciom kupię, wiadomo, tak? I właśnie przyszło mi zamówienie z H&M-u. Mam tutaj rzeczy przeważnie dla Klarusi, bo ona potrzebuje. Słuchajcie, ona nagle tak mi wyrosła. Że ja się ucieszyłam, bo ona tak nagle podskoczyła do góry, długo miała rozmiar 104, naprawdę, i nagle mi tak podskoczyła do góry, że musiałam jej wszystko kupić nowe. Wiadomo, że ma jeszcze jakieś tam rzeczy, które kupowałam na kiedyś i były właśnie większe, ale wiecie co, ucieszyłam się, że ona tak nagle podskoczyła, tak nagle poszła do góry, bo ona zawsze była niższa o głowę od wszystkich dzieci w swoim przedszkolu i w swojej grupie. No i myślałam, że teraz się wyrówna, ale te dzieci też urosły o głowę więcej i nadal różnica jest taka sama, mimo że Klarusia podskoczyła do góry. No chyba taka po prostu jej uroda, no bo wszystko, wiecie, jest dobrze, ona też, no po prostu jest taka, są trzy osoby w jej wzroście razem z nią licząc, a reszta to po prostu właśnie takie dzieci wyższe o pół głowy czy głowę, ale podobno jest wszystko okej. Mieści się we wszystkich centylach i tak dalej, więc no dobra. Za to Mila ją goni i Mila teraz nosi ciuchy, z których Klara przed chwilą wyrosła. I więc ja jakoś tego nie widzę, ale na przykład nie wyobrażam sobie, że Klara nosiła te ciuchy, które nosi teraz Mila w momencie, kiedy ja byłam w ciąży z Milą. W sensie Klara mi się wydawała wtedy większa, ale była taka jak Mila teraz. Dziwne. Chociaż Milusia jest młodsza niż Klara wtedy. No dobra, już wam pokazuję. Tutaj mam sweterek dla Klarusi. Wiadomo, że teraz coraz cieplej będzie i tak dalej, ale ona uwielbia nosić sukienki, więc sweter się przyda, bo naprawdę ze wszystkich sweterków wyrosła. Więc jej wzięłam taki. Ze wszystkiego wyrosła zresztą. Tutaj właśnie 110-116. H&M też ma troszeczkę większą rozmiarówkę, więc będę musiała przymierzyć i zobaczyć, czy wszystko na nią pasuje tak jak trzeba. Koda już tu biegnie. Następnie jest sukieneczka. Wszystko na ten sam rozmiar jest. 4-6 lata, ona ma zaraz 6, nie?
I tutaj mam sukienki dwie. Ja nie muszę mi kupować ciuchów. Jak kupuję jej ciuchy, to bardziej właśnie tak, no bo mi się podobają po prostu. Nie potrzebuję, bo wszystko ma po Klarusi. Jedyne, co muszę jej kupować, to na przykład buty i właśnie coś, co mi się podoba, bo wszystko odkładam po Klarci. Ale kurde, musiałam skorzystać z tego, że mogę ubrać je tak samo, więc kupiłam im taką samą sukienkę tutaj dla Milusi właśnie 98-104, a dla Klarusi taka sama, tylko właśnie o tym rozmiarze 110-116. No i nie mogę się doczekać okazji, żeby je tak ładnie ubrać. W sumie nie muszę czekać na okazję, ale wiecie, chciałam, żeby były na jakieś urodzinki czy coś, a teraz tam się szykują, więc może będzie ładna pogoda i będę mogła je ubrać w to samo. Później już tylko dla Klarusi taka sukieneczka, jeszcze na początku pokażę Wam spodenki. Kupiłam jej takie kolarki właśnie, bo ona latem nosi ciągle sukienki, cały czas tylko w sukienkach, ale pomyślałam, że no kurczę, wiecie, niewygodnie jest w sukience takiemu dziecku cały czas na placu zabaw czy tak dalej, bawić się tak jakby chciała, więc pomyślałam, że kupię jej po prostu spodenki pod spód, krótkie lub właśnie takie kolarki. Tutaj są kolarki, jeszcze muszę właśnie kupić spodenki krótkie jej jakieś, no, ale na razie kolarki ma. I tutaj właśnie taka sukieneczka, mega fajna, też się zastanawiałam, czy Milusi kupić, ale stwierdziłam, że zobaczę najpierw, jak ona jest też w dotyku, bo Mila ma bardzo tak, że nie lubi szorstkich rzeczy, ani takich przeszkadzających, więc wzięłam tylko dla Klary, ale jest spoko. I ciekawa jestem, jak będzie wyglądała. Na pewno pięknie. Jasiu też ma pełno ciuchów, ale kupiłam mu też jeszcze taki zestawik, jakby taki zestawik, bo mi się spodobał po prostu i myślę, że będzie ładnie Jasiu w nim wyglądał. I to jest koszulka i spodenki. Ale Jasiek też ma pełno rzeczy, bo mu kupowaliśmy, jak też tak wyskoczył, a teraz aktualnie stanął w miejscu z tym wzrostem i tak na razie ma te 128. Dzień dobry, kochani. Od samego rana jeździmy po hurtowniach i jestem już tym tak zmęczona, że zostałam w aucie. Ale jestem w ogóle zmęczona, wiecie, remontem, wykańczaniem, jeżdżeniem po różnych hurtowniach i sklepach budowlanych mam dosyć. Więc nie mogę się doczekać, aż coś jest. Postawię Was, to będzie łatwiej. Nie wiem, czy mnie widzicie w ogóle. Ale pan na przykład widział, że nagrywam, więc wy chyba też widzicie. Stoję centralnie pod wejściem z hurtowni, więc no, siłą rzeczy będzie mnie widać i słychać nawet. Wczoraj po prostu był taki dzień, że ja chyba się po prostu przemęczyłam wczoraj. Wydaje mi się, że mogłam się wczoraj przemęczyć trochę, bo najpierw byłam na budowie, gdzie na budowie przekopałam ogródek i tak mnie cały, nienawidzę tej roboty. Cieszę się, że nie mamy wielkiego ogrodu, gdzie bym musiała o to wszystko dbać i tak dalej, bo ogólnie spoko, fajnie sobie powyrywać parę chwastów, nawet to jest przyjemne, ale póki to nie jest tak wielki obszar, jak musiałam zrobić wczoraj. No dla mnie to już jest za dużo, więc jakbym miała jeszcze większy ogród, to już bym w ogóle... Nie wiem, co bym zrobiła. I odkurzałam ściany, coś tam sprzątałam, no i wiecie, i jeszcze do pracy. Byłam w pracy, plus właśnie ten ogródek i tak dalej, więc naprawdę wczoraj po prostu jestem chyba zmęczona. Już chcę, żeby się ta budowa, remont skończyły. Chcę już po prostu sobie usiąść w tym domu i odpocząć. A teraz zgadnijcie, co robię. Czekam pod hurtownią właśnie i jedziemy zaraz znowu na budowę. Możliwe, że będę za tym tęsknić, ale aktualnie nie. Mam dosyć aktualnie. Ale jest fajnie, trzeba myśleć pozytywnie. Już kończymy tak naprawdę, więc no, jestem szczęśliwa, ale po prostu zmęczona. Więc może dlatego niektórzy uważają, że po mnie nie widać, bo to naprawdę jest wyczerpujące. Na przykład wczoraj byłam właśnie budowa, dzieci i jeszcze praca. Dzisiaj będzie tak, że będę na budowie i też sobie później nie odpocznę, bo będę z dziećmi i Dominik do pracy idzie. Więc jak widzicie, tak to jest. Ale za to jutro ja do pracy znowu.
Ale na to jutro już budowę odpuszczamy, bo mamy urodzinki w rodzinie, więc nie będzie jak. Pokazałam wam ogródek, prosto z ogródka, po prostu zdążyłam wyrwać parę chwastów. Okazało się, że muszę jechać ratować sytuację w pracy i muszę jechać do pracy, bo nie ma kto pracować, więc jadę ja. No więc właśnie już jestem, chciałam wyrwać wszystkie te chwasty dzisiaj, chciałam już wszystko zrobić, bo no zostało mi tyle, że właśnie idealnie bym to sobie dzisiaj ogarnęła i miałam rozpakowywać kuchnię. Smutno mi z tego powodu bardzo, bardzo. Ale cóż, ja to już jestem taka właśnie, że ja nie umiem odmawiać i jak ktoś mnie pyta, prosi o ratunek, to ja ratuję. Muszę się nauczyć odmawiać. Już jestem w domu i wśród tego budowlanego bałaganu będziemy jeść pierwszą pizzę tutaj, Domino. Pierwszy posiłek właściwie. Nie? No pierwszy posiłek, tak. Chociaż no ładnie jeść te... A, dobra, pierwszy obiad. Tak, te dwa kawałki od razu bierze. Dzieci, przyjechałam tutaj do domku, żeby one się pobawią w ziemi, bo jeszcze nie na trawce ani nic, ale boją się w ziemi, a ja w tym czasie sobie powyrywam te chwasty. Zmęczone robotą, teraz piją mleczko, nie? Zimnie, kiedy jesteście?